Pamiętajcie, dzisiaj się daje w końcu swój złom. Mam go bardzo dużo, jak widać. Mam jeszcze 4 warki na Warmińskiej. Może sobie je odbiorę w końcu. Pyta, pływaj, pójdę na złomowisko na ulicę Kościelną. Pokażę, ile mam tylko złomu w ogóle. O, widzimy. Tu jest same aluminium. Ile worów? 6? Nie. 6, tak? I 4 wory mam w celówki. I plus 4 wory na Warmińskiej. Tam jest tylko głównie złom. To co, kochani? Ja się odezwę, jak będę po prostu chodzić z tym po prostu lekkim, bo to jest są ciężkie kabarety, na razie mam. Więc na końcu w filmiku pokażę fakturę, pieniążki i jak się uda, to dzisiaj kupię karmę dla psiaków i dla kotów. Hejka! Pójdziemy sobie spacerkiem ze złomem. Widać? Tutaj. Tutaj. I co? Idziemy spacerać. Udało już się 3 wory wynieść. Zostało jeszcze nam aluminium. W sumie. Ten tylko jest. Mam to złomowisko w sumie 5 minut drogi. Nie jest źle. Ja pojedziemy z buta. No. Jest fajny dzień. No i co? I idziemy. Potem idę do Oli. Potem idę kupić karmę dla psiaków. Więc co jeszcze robić dzisiaj? A potem do domu jadę w końcu. No. W sobotę, jak mi się uda, to te wory wezmę swoje, 4, które tam mam, to muszę je w końcu wziąć. Więc, no, to wygląda. No. Dobra, kochani, ja się odezwę, jak będę już na miejscu. Już jestem przy złomowisku. Jestem super. No pokażę, co ile mam tego złomu na razie. Stargałem. Złomuję się trochę dzisiaj. No i brało. Okay. Mamy stolówkę 9 kilo. Tu widzimy. O. I idziemy na aluminium. Słuchajcie, 7 złom, dostałem 32 złote 30 zł. Zaraz kupię 3 karmy dla psiaków, albo kupię 1 karmę dla słoniska na Bukowskiej. Ja wam pokażę rachunek
i pieniążki. Tu widzimy. Rachuneczek 30 2,20. Rejka. Już jestem po akcji. Udało się zebrać 32 zł. Więc fakturę już widzieliście, czy rachunek. Teraz wam pokażę, co się udało kupić za podstawową kwotę. Tu jest karma dla kota, karma dla psa. W tych pakach jest mniej więcej jest kilo 10 i tą paczkę dostałem pół powiedzieć, po prostu nie musiałem dopłacać do tej drugiej połowy, bo to jest około kilo 10 i ja tylko zapłaciłem za nią połowę paczki. Taki pan był miły, bo akurat jeszcze dał nam gratis dwie pałeczki dla psiaka. A byłem w sklepie zoologicznym na Sołacu. Ten sklep polecam. Bardzo fajny pan. I co? Akcja się udała. W sumie zebraliśmy 56 kg złomu. W tym 49 stalówki i grubego i 7 aluminium. Więc super akcja, super wsparcie. Ceny bardzo dobre, jak dostaliśmy na złomie. Już dostaję kolejne rzeczy na złom, które kupię dla psaków i dla kotów. Na ulicę Bukowską, tam się mieści schronisko. No i po prostu będę kończyć, bo myślę parę spraw do załatwienia innych, ale dziękuję za wsparcie. Te filmy wczorajsze takie były cienkie tam, bo tam nic nie udało się złowić dla psiaków. Ale dzięki dobrym osobom udało się uzyskać więcej karmy, czyli mamy karmy, prawie 3,5 kg karmy, plus ta karma poprzednia, gdzie jest, mamy w sumie około 5 kg karmy. Super.